Panie trenerze, ostatnie 6 meczów Łagowa to 5 zwycięstw i 1 remis. Jak widać, drużyna gości jeszcze u siebie nie przegrała. Na pewno będzie to ciężkie spotkanie. No, na pewno specyficzne warunki do gry, boisko ze sztuczną nawierzchnią i do tego występująca drużyna, która jest tam we formie. Natomiast my mogliśmy się, ja osobiście też przekonać o tym, że to jest silna drużyna już w tamtej sezonie, kiedy pojechaliśmy tam i przegraliśmy wyraźnie. Także no, zdajemy sobie sprawę, nie muszę jakoś specjalnych statystyk ostatnich meczy czytać, patrzeć, bo wiem, że to jest mocna drużyna. Taka, która ma aspiracje, ma zawodników nieprzypadkowych, którzy gdzieś tam obijają się o te rejony Warszawy, Kielc, tak więc na pewno bardzo trudny przeciwnik. Adam Imiela to barwna postać piłkarskiego zespołu z Łagowa. Czy mamy już jakiś sposób, żeby powstrzymać tego zawodnika, bo na pewno będzie kreował grę tutaj drużyny Łagowa, a my pewnie będziemy grać swoją piłkę. No, na pewno lider tego zespołu, lider drugiej linii. Dużo piłek przechodzi przez niego, on wie, co z tą piłką dalej zrobić, umie grę przyspieszyć, umie wygrać pojedynek. Tak więc jest takim jakby no, wyznacznikiem rytmu tej drużyny. Natomiast takie krycie indywidualne to było, kiedyś się to stosowało i na pewno sam grałem w takich meczach i trenerzy, którzy mnie prowadzili, też coś takiego stosowali. Nie sądzę, żebyśmy w tym meczu coś takiego na Imiele stosowali, natomiast na pewno trzeba będzie zwrócić na niego uwagę w tej strefie, w której się będzie poruszał, ale jest to zawodnik też ruchliwy, który potrafi grać z lewej strony, a za chwilę znaleźć się ze strony prawej. Także tak jak powiedziałem, ci, którzy będą najbliżej niego, powinni i muszą dobrze reagować. Wrócę do ostatniego spotkania z Podhalem. To zwycięstwo w tym bardzo ważnym meczu przecież z Podhalem dało na pewno szatni takiego kopa sportowego, powiedziałbym pozytywnego. To chyba dobry prognostyk przed tym właśnie kolejnym spotkaniem. Tak, my mieliśmy po tym dobrym początku 2 mecze takiego zastoju i no chcemy jak najszybciej wrócić do wygrywania meczy co tydzień. Ten mecz z Podhalem to było drugie zwycięstwo z rzędu i na pewno to morale się podniosło. Natomiast jest wiele jeszcze rzeczy do poprawy. Tak jak powiedziałem na początku sezonu, drużyna jest w trakcie budowy, w trakcie zawiązywania się tych relacji takich mocnych. Też jest dużo młodzieży, która wchodzi do zespołu i o którą musimy dbać. Także jeszcze jest to okres, w którym się to wszystko wiąże i buduje. Natomiast wszyscy w szatni oraz sztab trenerski jesteśmy bardzo ambitni i to nie będzie dla nas, to jest tylko taka dla nas wskazówka, żebyśmy byli może troszeczkę bardziej cierpliwi, ale gdzieś tam w głębi serca bardzo chcemy wygrywać i aby Stal no, była wiodącą drużyną trzeciej lidze już teraz. Aczkolwiek to, co powiedziałem przed chwilą, no, musimy brać pewne po prostu okoliczności pod uwagę i wykazywać się cierpliwością. Panie trenerze, w ostatnim spotkaniu trochę sędzia nas wykartkował, bo tych kartek było aż 5 żółtych. Czy z tego powodu lub z innego, który z zawodników będzie pauzował? W tej chwili jesteśmy blisko pauzy przy niektórych nazwiskach, natomiast do Łagowa jedziemy w pełnym składzie. Zawodnicy, którzy ostatnio się leczyli, wyzdrowieli. Także ta rywalizacja jest, konkurencja w zespole jest, to mnie cieszy. To jest dobry prognostyk na następne kolejki, bo no, liga jest długa i chciałbym, aby wszyscy stanowili jak największa ilość zawodników o sile Stali Stalowa Wola. Czy pan stosuje tą zasadę, że zwycięskiego składu z ostatniego meczu się nie zmienia? Myślę zawsze o tym. Powiem panu, że przed ustalaniem składu myślę o tym, że jest to jeden jakby
z czynników, który gdzieś tam mam w głowie o ustaleniu składu na najbliższy mecz, ale powiem szczerze, że nie zawsze tak jest. Dochodzą różne sytuacje, takie jak dyspozycja w ciągu tygodnia, dochodzi przeciwnik, dochodzi nastrój meczu, także czy wyjazdowy, czy u siebie, także to też są różne okoliczności, natomiast to, co Pan powiedział, na pewno biorę pod uwagę, bo nie da się jakby tutaj oszukać, że trener, który wystawia skład i ten skład jest zwycięski, no to na pewno szuka czegoś podobnego, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja przez ten okres, który jestem trenerem, nie zawsze tak robiłem. Mnie na koniec pozostaje tylko życzyć jednego zwycięstwa, 3 punktów. Dziękuję bardzo. Nie dziękuję, żeby po prostu pojechać skoncentrowanym i zagrać dobry mecz, dużo lepszy niż ten, który miał miejsce na wiosnę, i żebyśmy po prostu wrócili w dobrych humorach tu do Stalowej i przygotowywali się do dalszych meczów. Dziękuję bardzo. Proszę.